Czy Ty masz tatuaż? No, dużo. Co? <laughs> Serio? Pokaż no, rękę. Mam tutaj na rękach i z drugiej strony. Kiedy robiłaś? Ty zawsze no, miałaś tatuaże? No. no zawsze. Jezu, ja myślałam, że to taka grzeczna dziewczynka nie, bez tatuaży. No, I <laughs> ja w ogóle myślałam, że nie przeklina, że to kiedyś wchodzę na, na streama do ciebie i na... <laughs> nie, nie no, mam trochę W że sensie no? tak kurde. Z pierwszej sobie zrobiłam sobie tatuaż takiego, tutaj mam kotka, manekinek. Aha. I tak sobie zaczęłam robić sobie takie tutaj japońskie znaczki. Później tutaj jeszcze takiego tygrysa sobie zrobiłam. A Aha. później takiego ziomka poznałam. I tutaj właśnie zrobił mi takiego Ale fajne! Później zrobiłam sobie tego ziomka, co je e, takie jedzonko. No. A ten tatuaż to robiłam w Ale fajne! A ja w to ogóle nie wiedziałam, że ty masz mam. tatuaże. Serio. W ogóle by się nie spodziewała, nie? A się... no, bo tak nie widać, nie mam zawsze. Że, Że on i tak pierwszy powiedział o tej grze. To zaraz ja mi to zas... powiesz, poczekaj, to... To dobra. Dobra, to zaczniemy, dobra, bo my zaraz przegadamy wszystko, przegadamy, a to co zaczynamy? Wiesz tak edycjalnie? Siemka, witam. Siemanko, wichurka. Dziękuję ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie, tak na spontanie w sumie i szybciutko się zgodziłaś. Bardzo yy, mi się to podoba, bo słyszałam wcześniej, że nie oglądałaś nawet wcześniejszych wywiadów, to tym lepiej. Spoko, ja też dziękuję bardzo za zaproszenie. W sumie to się zaskoczyłam, że akurat mnie wybrałaś, bo ja w sumie jestem taką, chociaż też... Mało no, dziewczyn streamuje Tarkowa tutaj w Polsce, więc Bardzo no, takie mało w Polsce. przynajmniej co, coś taka odskocznia od, od No Jesteś takim pierwszym rodzynkiem, tutaj będzie więcej rodzynków, ale jesteś pierwszym takim początkującym, tutaj zapoczątkowałaś, o. Dobrze, w takim razie miło mi. No, słyszałam, że już masz herbatkę, także jesteś gotowa, ja mam kawkę. Dobra, to przedstaw się nam, powiedz kilka słów o sobie, żebyśmy mogli ciebie lepiej poznać, skąd pomysł na zostanie streamerem i jak powstał twój nickname. No to w takim razie jestem Eliza. Mieszkam w Krakowie obecnie. Tutaj studiowałam, skończyłam studia i skończyłam liceum, więc 11 lat już tutaj mieszkam. Ale ogólnie pochodzę z Podkarpacia, e, gdzie chodziłam do podstawówki i do szkoły muzycznej. Miałam Chodziłaś do szkoły muzycznej? Tak, miałam taki krótki epizod. Raczej krótki epizod. 6 lat w sumie grałam na fortepianie. Skończyłam pierwszy stopień w szkole muzycznej, ale jakoś. Y, Moja droga nie została w dalszym ciągu, że tak powiem, powiązana z, z, z muzyką, tak jak na przykład mojego rodzeństwa. No skąd pomysł na streamowanie? To jakoś tak totalnie na spontanie wyszło. Ja nigdy nie interesowałam się żadnymi grami komputer, na komputer, ani nic takiego. I po prostu kiedyś tam, jak mieszkałam z moim chłopakiem i spodobała mi się taka gra, bo zaczęłam grać od... Ten, pierwsza moja gierka to była Fortnite i mi się tak mega Aha. spodobała. Yy, I... On mówi, no to jak grasz, to może zaczniesz streamować. No to ja stwierdziłam, kurczę, a co to jest to streamowanie? No i wtedy on mi pokazał tego całego Twitcha, a ja nie wiedziałam, że można w ogóle streamować i ktoś może to oglądać. W ogóle nie miałam e, pojęcia, że coś takiego istnieje. Mhm. A kiedyś tam, jak właśnie byłam dzieckiem, to mój tata grał w jakiegoś tam Harry'ego Pottera, Max Payne'a, Medal of Honor i mi się Pamiętam. z tym podobało, jak, e, jak właśnie oglądałam. No, i on mi tak właśnie podsunął pomysł z tym streamowaniem. Streamowałam na jego komputerze i tak zbierałam na swój komputer powoli, powoli, powoli. I po jakimś czasie, jak go zbierałam, no to że tak powiem się e, odłączyłam od jego komputera, e, złożyłam sobie swój zestaw, no i dalej streamowałam. A że też chodziłam właśnie na dzienną uczelnię, więc stwierdziłam, że to taki fajny pomysł, żeby też e, nie coś dodatkowego sobie mieć, jakieś zajęcie, coś sobie na przykład dorobić parę groszy na mieszkanie. No, i jakoś tak w sumie. Poleciało, że tak powiem. mało mi się i, i tak zostało. Pocilować, pogadać z tak. ludźmi. A skąd pomysł na wichurkę? No od mojego nazwiska. No stricte to nie jest wichurka, ale podobne. I w sumie to nikt do mnie ze znajomych z realnego życia tak nie mówi. Dopiero później jak spotkałam takich znajomych w internecie, to w sumie oni to wymyślili i tak już zostało. No właśnie <laughs> tak się domyślałam, jak zobaczyłam twoje nazwisko chwilę temu. <laughs> Ja ci powiem, że ja chodziłam do szkoły muzycznej ale dwa lata i tez, też grałam na fortepianie ja chciałam w ogóle na skrzypce grać, ale skrzypiec u mnie nie było wolnych i musiałam na fortepian iść. A to mi się podobało w sensie tak? wiadomo, że jako dziecko gdzieś tam się buntowałam, bo jednak chciało się mieć dużo wolnego czasu, no bo ja chodziłam do muzycznej od trzeciej podstawówki Mhm. Przez 6 lat, no nie, no to wiadomo, że no, chciało się tak. robić coś innego, bo rówieśnicy nie wiem, jeździli na basen, spotykali się po szkole, a jednak trzeba było gonić do tej szkoły muzycznej. No i na początku tego w ogóle się nie doceniało, ale z, z, że tak powiem, z biegiem lat to w sumie fajnie. Cieszę się, że byłam w tej muzycznej i wydaje mi się, że to całkowicie inne takie doświadczenie niż ta szkoła podstawowa. Tam właśnie ludzie byli tacy inni, tacy wyciszeni, chodziło się do tej szkoły, to był taki spokój i naprawdę bardzo fajna przygoda. A jeszcze teraz, jakbyś grała, to byś pamiętała? Raczej, znaczy, nuty no, pamiętam, bo generalnie moja siostra, co ma 13 lat, to ona gra na skrzypcach. Jak się gra na skrzypcach, to mm. się ma zawsze dodatkowy fortepian. Mm -hmm. y I gdzieś tam, jak jestem w domu, to prawda, rzadko jestem w domu, ale jak byłam ostatnio, to ona jakiś tam utwór rozczytywała, to normalnie, w sensie rozczytam i zagram, tylko wiadomo, że potrzeba praktisu, no nie? Że no. Tak powiem. Fajnie. Także w porządku. Mm -hmm. No dobra. To teraz, jak już poznaliśmy ciebie troszeczkę, to opowiedz nam o swoich dwóch zdjęciach, o które cię prosiłam. <grych> Powiedz o mi, kurczę. kto jest kto? Pierwsze zdjęcie wybierzemy sobie. E, to na plaży, tak? Muszę sobie włączyć. O, dobra, mam. Ja, je, ja te zdjęcia tutaj gdzieś pokażę, także wy też będziecie widzieli. No więc tak, to pierwsze no. zdjęcie, no to moja siostra jest po prawej, ona jest mm -hmm. dwa, to ode mnie młodsza, ja jestem po lewej. Yy, I ogólnie z tego, co ja pamiętam, w ogóle zawsze właśnie każde zdjęcie praktycznie z dzieciństwa. To jestem ja z moją siostrą, bo my zawsze byłyśmy nierozłączne i zawsze każda mm -hmm. mina na zdjęciu to jest po prostu wyższerz zębów <laughs> i. Z tego co pamiętam, właśnie to jest zdjęcie z nadmorza. My zawsze jeździliśmy nad morze właśnie z rodzicami. Mój tata też miał firmę z takim zaprzyjaźnionym kolegą i po prostu ten kolega to zawsze był dla nas wujek. I mm -hmm. ten y, właśnie pan no, on miał dwie córki, które były od nas starsze i one zawsze się na mnie opiekowały. I pamiętam właśnie, że budowaliśmy jakieś zamki z piasku. Nawet mój tata to zawsze się starał i budował jakieś tam y, zamki z jakimiś takimi piórami powsadzonymi. Jakieś inne dzieci do nas przychodziły w ogóle się też bawić, bo zazdrościły Aha. nam <tak takich fajnych rzeczy. No nie wiem, i tak w sumie to chyba tyle. Tak nie pamiętam też za bardzo. Jedne, co mi się kojarzy jeszcze, to zawsze właśnie te kolorowe ręczniki, kiedyś nad Morzem po prostu jak się jeździło za dzieciaka, tak mi to zapadło w pamięci, że zawsze były jakieś takie super ręczniki, ludzie sprzedawali z jakimiś postaciami z bajek i pamiętam, że my zawsze do taty, żeby nam kupił jakiś ręcznik, bo takie ładne były. Mnie z to takimi są. właśnie różnymi ten, a tak to to, no nie pamiętam też tak za bardzo, nie? Mhm. A to Co drugie? No drugie się to nie powiem, podobne trochę do pierwszego. No też, uśmiech jest. Tak, ale właśnie a? z tego, co mi się kojarzy, jak patrzę na to zdjęcie, no to to właśnie było robione w moim pokoju i mojej siostry, bo my mieszkałyśmy razem. Mhm. I właśnie jak widać, tam na samym dole jest taka szuflada rozsuwana, tak, nie? Tak, tak. I moja siostra właśnie nie miała łóżka, tylko tą szufladę rozsuwali i tam miała, ma, miała materac i tam spała. I właśnie mi nieraz opowiadali, że w nocy jak się tam wierciłam, to że spadałam na tą siostrę, jak spałam i w ogóle. I te, o, ja jestem po prawej, w tym czerwono-czarnym, a siostra jest po lewej. I jeszcze tam z jest taka różowa podusia i to było mój tak, ulubiony widzę. misio z dzieciństwa właśnie. Masz go jeszcze? No, gdzieś na strychu w domu jest możliwe, że, że jest, ale tak to to... No, ja już w domu długo nie mieszkam, więc... Mhm. Jak babcia nie wyrzuciła, bo ona tak lubi czasem coś wyrzucić, to myślę, że na strychu można by było odkopać moją podusię. Mm. <śmiech> <śmiech> teraz też są takie łóżka, że rozsuwasz i masz teraz na dole. No, wydaje tak mi się, że no? tak. Nawet mój kuzyn miał w domu takie łóżko. No, sam też sam swoją, sam. Ze swoją siostrą. No bo to jednak oszczędność miejsca, no nie? No, pewnie, że tak. Pewnie. A jak często wracasz w ogóle wspomnieniami do dzieciństwa albo oglądasz stare zdjęcia, albumy? Generalnie jak przyjeżdżam do domu, to właśnie lubię sobie oglądać zdjęcia jakieś z dzieciństwa. Tak? I tak samo ostatnio właśnie złapałem mnie sentymenty, to Zaczęłam sobie wspominać jakieś stare, stare filmy, które oglądałam w dzieciństwie, i tak samo zaczęłam je z powrotem oglądać. Mm, ostatnio, e, ostatnio skończyłam drugą część opowieści z Narni, wcześniej oglądałam, nie wiem czy kojarzysz, e, Mali Agenci. No, no, pamiętam. No to tak samo, wszystkie części oglądałam, tam były chyba trzy części, a czwarta no. była już z innymi aktorami, to już mi się nie podobało. I był jeszcze taki film Rekin i lawa. Nie wiem czy to Czekaj, kojarzyś. czekaj, czekaj, Rekin. Poczekaj, czekaj. Ja coś kojarzę, Rekin i lawa, Rekin i lawa. Coś kojarzę, bo chyba mój syn to oglądał jakiś czas temu. Musiałabym obczaić, e, zobaczyć e, chociażby rysunek, w sensie, wiesz, plakat albo coś takiego, ale kojarzę no, to rekin nie To i lawa. nie było takie właśnie bajkowe, tylko to był film. film. To no. był ziomek, który był tam właśnie rekinem i była, e, to, to nie chyba siostra, bo koleżanka, co właśnie była lawą i oni tam. A, wiem, ze złem. wiem, tak, ale to, to też były chyba grze, takie dzieciaki czy coś, coś takiego, nie? To, bo, to, byli, to były też dzieciaki chyba, tak? Tak, 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 tak. Tak, tak no. to wiem, dobra, to już wiem, to mój syn oglądał to, no, no, no. No Pamiętam. i właśnie kurde, też siostra Ostajna do mnie napisała, wysyła mi i moja siostra właśnie mi napisała, że Liza Liza oglądałyśmy jakąś kreskówkę w dzieciństwie i mówi musisz mi pomóc znaleźć yy, tytuł, nie? I ja mówię, że, że jaka? A ona, że no, były takie statki, i tak w powietrzu pływały statki i tam szukali skarbów. I ja mówię, Boże, pamiętam tą bajkę i tam byli piraci na takim statku. A ona, że tak, tak, tak. I ja mówię, że to chyba była właśnie planeta skarbów. I tak samo jak zobaczyłam, mówię, kurde, muszę to oglądać. I tak samo oglądałam tą bajkę. No, fajnie tak sobie wrócić. Ja pamiętam, że każde święta oglądamy już od wielu, 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 naprawdę wielu lat. Kevin sam w domu, to jest po prostu standard u mnie w domu. A to u mnie tak samo i jakiś Harry Potter. A właśnie o, w Harry tym Potter roku stwierdziłam, że, bo ja też jestem fanką Kevin'a i to nie przeszkadza, że oglądam 30 razy mi to też. samo, jak to jest super. I właśnie byłam w Tauron Arenie w Krakowie, był Kevin z muzyką na żywo ja oh. więc sam w domu i właśnie byłam i była cała orkiestra i chór i w ogóle to było takie piękne jak po prostu leciał film jak w kinie a pod spodem była cała orkiestra i właśnie oni ten cały chór i, i w ogóle tak wszystko było na, na skrzypkach tak pięknie grali, mm. super naprawdę a to zupełnie inne przeżycie inne no, doświadczenie w sensie jak chwilę się zapatrzyłam w ten film to w ogóle nie ogarniałam, że to jest że tak powiem muzyka na żywo no nie, to było mm. tak pięknie naprawdę zagrane i bardzo fajnie Fajnie, nigdy nie byłam, może kiedyś się wybiorę. Oni tak grają co roku czy nie? Yy, nie wiem, bo Aha. to widziałam pierwszy raz, bo oni tam jeździli po Polsce, no nie? Mhm. Yy, I tak samo teraz ma być Harry Potter, ale nie wiem czy od nich, czy. Tylko Harry Potter nie jest z filmem, tylko sama muzyka, nie? Mhm. A jednak z filmem to tak się ogląda, to inaczej. Zupełnie inaczej, no. Nie mam pojęcia. Pierwszy raz właśnie usłyszałam o tym i od razu napisałam do koleżanki i mówię, chodźmy na Kevina z muzyką. Ona, dobra, no to chodźmy i poszłyśmy. To było właśnie zaraz przed świętami. Hmm, to muszę zobaczyć. E, no dobra, to co, gotowa jesteś na pierwszą część? Tak. Dobra, mamy dwie serie pytań. Pierwsza to jest Time for Secrets, a druga seria to jest Under Fire. E, to jak będzie przebiegał ten wywiad? Ale no, masz fajny kubek? A dzięki. Z moją emotką. No, ja właśnie widzę, no, no, fajne. Pier w zależności od tego, jak Ty będziesz odpowiadała na pytania i jakie pytania będziesz wybierała, tak będzie wyglądał nasz wywiad. Czy wylosujesz proste, czy trudne pytania, czy ze sfery życia prywatnego, czy starkowa, to zależy tylko od Ciebie. Bo są totalnie pomieszane. Na niektóre pytania możesz dosyć szybko odpowiedzieć, ale fajnie by było, żebyś w tej pierwszej części rozwinęła bardziej swoje odpowiedzi i powiedziała coś więcej, ok? A w drugiej części, czyli pod ostrzałem, to są szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. Czyli taka pierwsza myśl i taki szybki strzał, ok? Okej, okay. bo się, jak będzie coś otarkowie i nie odpowiem, a już mam tyle godzin. A, spokojnie. Jest... <laughs> Damy radę. <laughs> to się wytnie. Nie żartuję, nie będę wycinać. E... Dobra, czyli tak, taki pierwszy standardzik. Jak długo grasz w Tarkowa? No to w sumie ja Tarkowa gram, no, dwa i pół roku można powiedzieć jakoś tak. I jak to tak obraczałam. ciągiem, nie? się wkręciłaś tak, z tego Tarkowa. Dokładnie, to było tak, że właśnie jak zaczynałam streamować, to grałam w inne gierki. Tam był Fortnite, po drodze jeszcze było Call of Duty Warzone. Y mhm. Później grałam jeszcze chwilę tam w CS-a. Y I jakoś tak później wyszedł Rust. I zrasta przeszłam właśnie na Tarkowa z, tam, z grupką y, znajomych. Mm -hmm. A ile masz godzin? No, prawie 6 tysięcy jakoś będzie. No to ładnie ukulałaś. Ja tam no, widziałam, właśnie... że po streamie też grasz. Nie, często po streamie. Znaczy. Dawniej oczywiście grałam coś tam więcej po streamie, teraz no. to już tak. No nie ukrywam, że jednak ta zajawka trochę jest mniejsza, też przez sytuację, jaką jest w grze. No wiadomo, jak no, to wiadomo, jest. Wiadomo. Yy, w sensie nie będę teraz narzekać na grę, bo ogólnie naprawdę bardzo lubię tarkować, i lubię wracać do tej gry. Ale wiadomo, że czasem trochę jest smutno, jak coś, że tak powiem, tobie odpowiada w grze, a oni to zmienią, no nie? No, no tak, ale jak tak. się chce grać w daną grę, że tak powiem, no to trzeba się i tak dostosować, prawda? No tak, tak. No i. Nie wiem, jakoś tak wyszło, że zaczęłam właśnie grać w tego Tarkowe, bo no, jeszcze próbowałam właśnie tego Damiego, że on mi op opowiedział o tej grze. No. Ja chciałam zmienić strasznie community, bo e, generalnie tam CS-owe community, trochę rastowe, no nie ukrywam, że było dużo toksycznych osób i też na raście niestety spotykało się dużo osób, które lubiły sobie przy stream snajpować, prawda? Aha, to takie no, rzeczy jednak... też się zdarzały w raście? No wreszcie, no to bardzo łatwo kogoś właśnie odszukać, że tak powiem. No i ludzie lubią też robić na złość. No i jakoś tak chciałam zmienić tą gierkę i też tak usłyszałam o tym Tarkowie. No i właśnie mi mówił, że fajna gierka, spróbuj sobie, tylko że trudna. No i najpierw mhm. sobie kopiłam podstawową wersję. I miałam tam paru znajomych właśnie z Rasta, z którymi, z którymi rozpoczęłam właśnie moją przygodę w Tarkowie. No jak zaczynałam grać, no to wiadomo, oglądałam jakieś tam streamy, no to przecież ta gierka wydawała się taka łatwiutka, no nie? No wiadomo. Ludzie sobie biegają, strzelają, co w tym może być Jak trudnego? szybko idzie ładnie zabić kogoś, nie? E, dokładnie, ale no niestety to wyglądało całkiem inaczej na samym początku. Pamiętam, że moje pierwsze rajdy to jest właśnie takie totalna kamperiada z krzaka do krzaka Na początku się chodziło o jakieś właśnie customy I ja na, na początku w ogóle skawa nie umiałam zabić I zawsze sobie tak mówiłam, ja przecież nawet nie dam rady ani jednego fenceka zabić w tej grze, no. ja nie wiem co się dzieje Zawsze gdzieś tam szłam, gdzieś tam chłop mi spikował i mnie zabił I ja tak mówię, boże nawet go nie zobaczyłam Jeszcze wtedy bez tej inercji było to już w ogóle taki moment szybki no, tak. No i jakoś tak w sumie, stwierdziłam, że się nie poddam, ale bałam się grać sama. Zawsze mówiłam do kolegi: "Chodź grać ze mną, chodź grać ze mną". Ja nawet na skawa się bałam iść sama. Taki mm -hmm. był strach we mnie, jeszcze jak dostało się tego headshota z niką, to człowiek tak się przestraszył, podskoczył. Ja mówię no nie wiem, nie dam rady grać w tą grę, bo zawału kiedyś dostanę, nie? No. I tak w sumie Później sobie oglądałam właśnie Gloriusa, tych zagranicznych streamerów mhm. i zobaczyłam, że oni chodzą w tym dresie Kili, nie? I no. mówię tak, kurczę, to mi się tak podoba, chciałabym mieć taki dres, czy co trzeba zrobić, żeby ten dres mieć? No i zaczęłam szukać, patrzę, trzeba zabić 100 razy Kile. ja mówię, ja, jeden, ja raz go nie mogę zabić, a to dopiero 100 razy. Ale tak sobie przemyślałam to i mówię, co taki Glorius może, a ja nie mogę no. i zrobiłam, zrobiłam 100 razy Kile. To było właśnie, nie wiem, strzyłaj pytem. Wtedy przed tymi przed zmianą spawnów mm -hmm. tego bossa, bo on na początku się tam na środku tylko respił, nie? Tak, i tam prosto e mogła się szczyć. No i łatwo, łatwo było to zrobić. No i tak usiadłam w sumie do tego questa i tak nie wiem, w siedem dni czy w osiem dni go zrobiłam, ale tak full tryhard codziennie po parę godzin. Nie, ja nie mam nie. tak cierpliwości, żeby tak wiesz, tak przy, przycisnąć i tak faktycznie Ja dwa nie, dni ja już ja ja mam to... dosyć, nie? Ja to się tak sfokusowałam 8 dni, nie wiem Po 10 godzin siedziałam i farmiłam tego kill. No. Już wyzywałam tą grę, jak się nie respił 10 rajdów pod rząd, ale jakoś dałam radę No i w sumie zrobiłam Tego bossa i tak od tamtego momentu Stwierdziłam, że Kurde, coś we mnie się takie obudziło I mówię, trzeba zacząć grać w tą grę e, Na ostro, pvp I nauczyć się coś robić, no nie? No. no i w sumie tak od tamtej pory Właśnie przestałam się bać tak naprawdę Jak zrobiłam już tego kile, tak się sama sprawdziłam Że jednak coś umiem no to I że wytrzymałaś pory, to, nie? No tamtej pory się w sumie przestałam bać grać solo. Co prawda właśnie, no. ja cię podziwiam, że ty grasz cały czas solo, bo ja jestem właśnie typem człowieka, który ciągle lubi do kogoś rozmawiać, nie? I właśnie jak e, z kimś gram, to ciągle do niego mówię i tak samo jak do widzów rozmawiam. Wiadomo, że trzeba mieć podzielną uwagę, bo jednak Aha. ciężko czasem słuchać teammejta i rozmawiać z czatem. Ale na przykład, no w ogóle w żadne gierki, ja nie lubię grać solo, zawsze jakiś Raz czy jakiś Fortnite jak był, to nawet jakiś Minecraft przecież też się no. przebijał u mnie, no to zawsze właśnie z kimś, bo tak wolałam w ekipie, jest tak zawsze weselej dla mnie, nie wiem czemu tak. No ja lubię tak... solo, ja lubię jak jest tak właśnie cichutko, sobie idę, potuptam. No ja, w sensie nie przeszkadza mi, mogę grać solo, ale mhm. o wiele bardziej podoba mi się właśnie gra w zespole. Mhm. No to też fajnie. E, a powiedz mi jaka frakcja? No, teraz gram Berem. W serio? Ja? Tak, ale U. zawsze, w ogóle mój pierwszy wipe był grane Berem. Nie Aha. wiem czemu, tak po prostu wybrałam. Na początku chyba też nie ogarniałam za bardzo o co chodzi, nie? Mhm. Później grałam cały czas Jusekiem. Yy, i właśnie w tamtym wipe'ie to po prostu widzowie zdecydowali, że będę grała Berem, nie? Bo ja zawsze Aha. mówiłam, że nie będę grać Berem, nie będę grać Berem, a oni za Berem, za Berem, Ale to głównie dlatego, że nie, że przeszkadzają mi jakoś voice-line, y, chociaż lubię Juseka Krisa, bo on fajnie tam krzyczy. Mhm. Ale ogólnie bardziej chodzi mi o ciuchy. Ja jestem zakochana w tych spodniach Josekowych, tych Urban Responderach. One no. są takie piękne. No i w sumie to tylko dlatego, nie? To tak jak ja jestem zakochana w celniaszce. No właśnie trochę brakuje mi. Ym większej ilości ubrań, ale to chyba dlatego, że ja jestem kobietą, może bardziej tak nie wiem, chciałabym, żeby na przykład można było rękawiczki sobie wybrać, bo niektóre właśnie, outfity są tak. fajne, ale na przykład w ogóle rękawiczki mi się nie podobają. Jest ten Polar Bear, taki no, czarny no. no i on ma na przykład zielone rękawiczki, które są obrzydliwe, a jednak cały czas się widzisz patrzy, ręce. Patrzy, no właśnie, patrzy na ręce, nie? No może w przyszłości dodadzą, pozmieniają coś i tak, wiesz, tam dodają, dodają. Fajnie było, może jakby będzie... były takie questy na przykład, że nie wiem, za 100 Rolexów oddanych w rajdzie to dostajesz na przykład Rolexa na rękę albo coś no, takiego. No, to by było super. Takie, jakieś pomysły, nie? No. To by było całkiem fajne i takie motywujące, żeby jednak grać, żeby coś wspierać. Może będzie więcej takich questów w przyszłości. Fajnie by było, faktycznie. Bo byłaby większa różnica tak naprawdę między nami, a nie wszyscy na przykład w kili biegają albo coś w tym stylu, nie? No, a tak a samo też szkoda, że jednak, ym, że jednak osoba, która gdzieś tam zrobiła kiedyś 100 razy kile, to nie jest takie byle jakie osiągnięcie, bo trzeba trochę się poświęcić, żeby to zrobić. To mogliby chociaż zrobić takiego wiecznego, nie wiem, killa armbanda dla osoby, która na przykład zabiła kile, tak jak jest z Alfą. O, coś też by takiego, było fajnie. Coś takiego innego, nie? Taki, Może taki jakiś dorzuć. inny quest taki wymyślą właśnie hardcrowy, że potem będziesz miała coś takiego, nie? Zabijcie gąsów 500 razy. A ja. <laughs> cały live byś śmigała. Przy, przy tej częstotliwości spał, no teraz? No właśnie, ostatnio przez 3 dni biegałam za szturmanem, 40 rajdów około i nie znalazłam go ani razem. Serio? Ja muszę poddaje. go zabić i w tym. Ja w ogóle w, w poprzednim łajpie pierwszy raz w życiu zabiłam go, 25 razy zrobiłam ten quest. Nigdy mnie to nie interesowało. A 25 w 25 razy to jest no. sporo. A czyli był, yy, pamiętam, jest że ten był quest. taki wip. Był taki łap swego czasu, że w ogóle zmienili te spawny szturmana i on się nie respił na środku, tylko respił się tak jakby po bokach tego tartaku mm -hmm. i można go było znaleźć w takich stałych spawnach, że gdzieś tam sobie siedział koło jakiejś i tu coś tam i właśnie było o no. wiele łatwiejszy do, do zabicia. A teraz nie? biega sobie. Chciałem, najgorzej jak te krzaki tam zraszują. to. No, ja to właśnie staram się w nocy chodzić z termo i spotować go, ale już parę razy niestety jakiś chiter mnie zabił, bo przez srebrny budynek na przykład jakiś. No. Przypadkowy headshot, ty stwierdziłam, że dlatego sobie nie na chwilę, żeby, żeby pocilować sobie jakąś inną mapkę. Ja tak no. nie lubię, w sensie jestem w stanie gdzieś tam pobiegać, tak jak teraz y, zrobiłam parę tych rajdów, ale mhm. jednak po iluś tam, nie wiem, po 20 to jest taka demotywacja, że no, trzeba po sprawiedzą. prostu zmienić, bo ja zaczynam już, y, że tak powiem, nie odczuwać przyjemności z grania, tylko lekkie nerwy, że no. coś tam jednak się poświęca czas i to nie wychodzi, nie? No, ja zgadzam się. A pamiętasz, właśnie, rozmawialiśmy o pierwszych rajdach, a pamiętasz swój taki pierwszy, pierwszy, pierwszy rajd? Jaka to była mapa w ogóle, jakie uczucie i czy poszłaś sama, czy z kimś? Jak to wyglądało? Znaczy pierwszego rajdu to chyba właśnie nie pamiętam, a z tego co mi się kojarzy to pierwsze co to na offline chyba poszłam mhm. i yy, też kolega tam chyba, to, to on też miał krótko tarko tarkowa i on też tam mnie ogarniał, mówił mi tutaj sobie na offline i tam mi pokazywał i ja pamiętam, że byłam sama przed komputerem i mówi a pójdę na offline. nie? No, no i kliknęłam sobie custom'y offline i nie wiedziałam, że w ogóle zaznacza się godzinę i poszłam w nocy i zaspałniło mnie na e, starej stacji, na tym no. Oldzie no. i w ogóle nic nie widziałam, nie miałam latarki i było mi tak smutno, nie wiedziałam gdzie iść <laughs> i w końcu gdzieś tam jakieś skapy do mnie zaczęły strzelać i mnie zabiły no i wyszłam z tego offline'a a dalej to już tak przygoda właśnie leciała z tymi kolegami jakieś tam custom'y, jakieś ucy Łódców, to po prostu nie tej mapy. W ogóle jej nie umiałam. Pierwsze questy to chodziłam zawsze z ziomkami, oni mi pokazywali co i jak. Mm -hmm. Na początku też nie miałam kappy, to tak mi nie zależało. Zawsze mówiłam sobie: "Nie, no Shooter ball in Heaven to nigdy tego questa nie zrobię". Mm. No a później wiadomo, wszystko stało się prostsze, nie? I zrobiłaś. Tak, no już później w pierwszym wipe'ie y tego nie miałam w sumie kappy, a potem mm -hmm. to już za każdym razem. A w tym wipe'ie też robisz? No, zostały mi chyba trzy questy. Uuu, pięknie. Tylko, że przez te bossy, no nie? Bo zostało mi dwa hmm. razy szturman, został mi sanitar, a tak to level mam i wszystko inne już zrobiłam. Ue, no to pięknie. O, no i nie mam mięca. itemów, bo ja zawsze właśnie śmieję się, że w każdym łajpie nie mogłam znaleźć ewazjona. Zawsze Ja już tego... dwa znalazłam. Dwa znaczy, rajdy Właśnie w tym, no. tym, tym wipe'ie to dziwna sprawa, bo oni dodali te właśnie... Wszystko się więcej. Na skawy, no właśnie. I no. nie mogę teraz znaleźć tylko tego o, o, forklift key, ten taki na smyczy. A, to ja znalazłam. że to ja też tego pełno znalazłam już. No to nie, ja właśnie nie mam szczęścia. Hmm? Ale Zawsze Ewa, nie mogła znaleźć? W tamtym łajpie to miałam chyba 60 level, dopiero jak znalazłam tego Armanda. O lol. Nie, ja w tym łajpie ja w ogóle stwierdzam, że się wszystko tak respi, w, taki, w takiej wielkiej ilości, że to po prostu. No, nie, to wydaje mi się, że po prostu, może, żeby zachęcić też ludzi do, do tej kapy, tak dalej. Może być, może być, no bo faktycznie było ciężko y wcześniej. Dobra, lecimy z pytaniami. Y wybierasz 10 pytań. Od 1 do stu. Ja ci czytam, ty odpowiadasz. Dobra. Zaczynasz. No to jeden. Okej. Okay. Pierwsza randka w życiu w kilku słowach. Pierwsza randka? No. <noise> Boże, nie pamiętam. Mamy czas, przypomnij sobie. <noise> A znaczy to też zależy, w sumie, no nie wiem, nie wiem, czy liczyć też takie jakieś szkolne Pierwsza, miłości. pierwsza randka w życiu. No, to nie wiem, z tego, co mi przychodzi no. do głowy, to pamiętam, że kiedyś podkrochiwałam się w takim chłopaku, ale to było totalnie w podstawówce mhm. i rzucaliśmy sobie tam jakieś tam liściki yy, w szkole do siebie. Tak, na lekcji, no, no, i umówiliśmy się gdzieś tam po szkole, yy, niedaleko mojego domu, i pamiętam, że on mi wtedy przyniósł misia, i ja byłam taka szczęśliwa, i tam gadaliśmy. Wiadomo, że no to było, byliśmy dziećmi tak naprawdę, no. co nie? No tam posiedzieliśmy, on, on mi dał tego misia, on był też taki nieśmiały, i później yy, w szkole ja cały. Czas chodziłam z tym misiem, ale nie mówiłam od kogo to, bo Aha. byłam taka zawstydzona. W szkole to w ogóle było tak, że udawaliśmy, jakbyśmy się praktycznie nie znali, ale później gadaliśmy. Jeszcze wtedy nie było tak internetu. No, tak. E, za bardzo, żeby ciągle z kimś pisać, to pamiętam, wymieniliśmy się numerami. Była taka sieć, Heya, tak, tak, to były tam Aha. za darmo. Za darmo były SMS-y, to tam sobie pisaliśmy. A tak to, to w sumie no nic takiego, to takie dziecięce, że tak powiem. Takie no, fajne, no, takie fajne no no to fajne, fajnie, że pamiętasz właśnie takie. Dobra, następne. To sto. Dobra. Przepraszam, na moją listę. Twój najstraszniejszy sen, jaki zapamiętasz do końca życia? O Boże, nie wiem, Jedziesz? pamiętam taki. Pamiętam taki sen. W sensie ja w ogóle mam strasznie dużo snów, które Aha. pamiętam, i dużo było snów takich strasznych w moim życiu. Ale mój najstraszniejszy sen w ogóle z dzieciństwa go pamiętam. On był taki, jak ja teraz pomyślałam o tym, to on po prostu był głupi, nie był straszny. Ale jak ja byłam dzieckiem, to mi się przysniło coś takiego, że w moim starym pokoju, gdzie moja świętej pamięci prawa babcia mieszkała, mhm. w ogóle jakaś kobieta wyszła z załóżka. Ona była cała obsypana jakimiś, nie wiem, dziwnymi piórami czy coś takiego nie wiem, jakaś taka stara baba i ona nas nawiedzała za tym łóżkiem, wychodziła z tego łóżka no. i ja się bałam i mówię, że tato, tato, zróbmy na nią pułapkę w garażu, bo ona nas straszy <gryw> i pamiętam, że w garażu właśnie yy, ten, poszliśmy tam z tatą, tak mi się śniło, no nie, dla mnie no. było kiedyś straszne, poszliśmy do tego garażu Zawiesiliśmy jakieś tam wiaderko, jakieś smoły, czy coś takiego, pod sufitem, i ona przechodziła, i to się na nią wylało, czy coś takiego. Potem ona zniknęła, jakby w tym garażu, i takie śniły mi się głupoty. Ja bardzo dużo miałam takich snów za dzieciaka. Ja Aha. się w ogóle bałam zawsze, bo moja mama była taką fa fanką porcelanowych lalek, i płacę taką no. lalkę na huśtawce. I zawsze on, ja miałam wrażenie za dziecka, że ona po prostu przywołuje nam złe sny i ta lalka wisiała na takiej szafie mm -hmm. i zawsze mówiłam do mamy, że proszę weź tą lalkę z tego pokoju, bo ja nie zasnę przy niej, a mama jak to mama, że co to tylko lalka, że przestańcie, przestańcie. I ja zawsze właśnie jak szłam spać, to obracałam ją e, przodem do szafy, żeby się na nas nie patrzyła i tak się jej bałam. No to straszne <laughs> takie lalki. Faktycznie, niby wiesz, dziewczynka, lalki na pewno swoje miałaś, nie? Ale faktycznie jest coś takiego, że patrzysz no na jakieś ten i, i się boisz, nie? Ale powiedziałaś rodzicom o tym, że miałaś takie sny koszmary? Czy nie? nie? Nie, wydaje mi się, że... raczej znaczy, mówiłam chyba, że miałam jakieś tam koszmary, ale ja pamiętam, że zawsze jak miałam jakieś koszmary, bo my mieszkaliśmy z babcią i dziadziem, a oni mieszkali mhm. na dole, to ja po prostu zawsze w nocy, jak miałam jakieś koszmary, się budziłam, to szybko uciekałam do babci spać, nie? Jak mhm. byłam dzieckiem. No i wtedy już nie było koszmaru. A, no, widzisz, ba babcia na całe zło najlepsza. Ładnie. Dobra, następne. To może 10. W ogóle jak zaczęła się twoja przygoda z grami? Ty mi to opowiadałaś, ale ja jeszcze nie miałam włączonego, także lecisz jeszcze raz. Znaczy. Ogólnie to właśnie zawsze mi się podobało jak, jak patrzyłam właśnie jak tata grał na komputerze i w ogóle i pamiętam, że za dzieciaka grałam w jakieś tam gierki, takie pierwsze stare Harry Pottery, są trzeba było jakieś zaklęcia robić i w ogóle, to takie no fajne było, nie, ale później jakby prowadziłam się z domu, właśnie miałam te chyba 15 lat. I zamieszkałam w internacie, no to nie miałam swojego komputera, dopiero później jakiegoś tam laptopa dostałam, żeby jakieś prezentacje do szkoły robić i nie miałam totalnie zajawek na, na gry, bo tak naprawdę nie myślałam o tym, ani nie było na to czasu i dopiero później jak właśnie zamieszkałam yy, z, z moim chłopakiem, no to tak wyszło, że on grał, on dużo grał w ligę, w jakieś inne gierki no i stwierdziłam, że jak on gra, to może ja też zagram, nie? Mm -hmm. No i tak mi się spodobał właśnie też znajomi tam tego Fortnite grali, bo to kiedyś było takie strasznie popularne jak na samym początku, tak. nie? Bardzo dużo ludzi w to grało, no i tak później właśnie z tym streamowaniem bardziej równo wraz ze streamowaniem rozpoczęła się właśnie moja przygoda w ogóle z graniem w gry, a tak to to wcześniej to bardzo, bardzo mało miałam styczności mm -hmm. Dobra, następne, czwarte hmm, To może pięćdziesiąt Czy chciałabyś, aby twoje dzieci poszły w twoje ślady? No ogólnie nie chciałabym mieć dzieci. No. W sensie, nie wiem, nie poczułam się jakoś tak, żebym chciała mieć w przyszłości. Aktualnie, nie wiadomo, mhm. że wszystko się może zmienić, ale właśnie przez to, że, nie wiem, też sama mieszkam właśnie aktualnie z koleżankami, przez to, że streamuję, tak gram w te gierki też czuję się trochę tak jak duże dziecko, może mhm. tak no nie wiem. Tak mi się wydaje, że no nie jestem aktualnie na to gotowa. Podoba mi się takie życie, jakie teraz mam, że czasem sobie wyjdę do znajomych, tutaj sobie na Discordzie porozmawiam. Więc, no, generalnie, jakbym miała dzieci, to mhm. chyba nie chciałabym, żeby poszły w moje ślady. W sensie, jeśli chodzi o gry komputerowe, to na pewno bym wykazywała im zrozumienie. No. Bo niektórzy nie rozumieją tego, że właśnie gry komputerowe to mogą być, to może być po prostu zwykłe hobby, nie? Niektórzy mówią, że a ci co na komputerze grają to właśnie nie mają co robić ze swoim życiem, a to nie jest tak, bo to jest tak jak hobby jak każdy inny, nie wiem, no jak jak jeżdżenie na łyżwach czy coś i właśnie wydaje mi się, że no... Hobby wiadomo, albo praca że... czasami już później, tak? O tak, no wiadomo, ale niektórzy właśnie tego nie rozumieją, ale... Ogólnie, jakbym miała swoje dzieci, to bym nie, nie próbowała ich nakierunkować na to, co, co ja na przykład lubię robić, tylko pozwoliłabym mm -hmm. się im rozwijać w jakimś tam ich zakresie, co im by się podobało. No nie, mm -hmm. na takiej zasadzie. No, fajne podejście. Lecimy dalej. To może. 60. Dobrze. Czy lubisz gotować i co wychodzi Ci najlepiej? Kurczę, no właśnie nie lubię gotować, w sensie jak trzeba to ugotuję i, i spoko i umiem, nie mam z tym problemu, ale w ogóle nie odnajduję się w kuchni i, i totalnie nie lubię gotować. A jeżeli Zresztą już gotujesz, i... to no właśnie jaka potrawa? Wydaje mi się, że robię bardzo dobrą zupę dyniową z grzankami. O, a nie robiłam <laughs> zawsze, zupy dyniową. Zawsze każdy sobie chwali. No właśnie zupa dyniowa jest bardzo prosta. A, masz, bo... masz przepis, tak? U siebie gdzieś? Podeślesz mi później? W głowie mam przepis. To, to w sensie ja to tak na, zawsze na czuja robię, nie? Mhm. Że tak powiem. Tam się podsmaża warzywka na maśle, później trzeba podgotować razem z tą dynią i przyprawki na ostro tak bardziej ja lubię, a potem się miksuje i w zasadzie to gotowe. Więc to jest bardzo, mhm. bardzo łatwe. To się tak wydaje, że może, może być trudne taki krem, ale tak naprawdę to jest mega szybkie. No to muszę kiedyś wypróbować. Tym bardziej, że polecasz to. Przetestować na synku. <laughs> Czy zaakceptuję zupę z dyni. Mm, następne? Hmm, to może. Je, będzie szósta, no? Kurczę, no właśnie nie wiem. Chciałabym trafić na coś takiego spektakularnego. <laughs> Dobra, to może. Dziewiętnaście. Mój stary numer z dziennika. Czego o Tobie nie wiemy, zdradzi nam jedną tajemnicę. O kurty! No. Nie wiem w sumie, wydaje mi się, że ta gra na fortepianie to była taka tajemnica, bo raczej nigdy się tym nie chwaliłam mhm. i nikt o to nie pytał, więc po prostu to jakoś tak odeszło w zapomnienie wraz też, że tak powiem, z, mo z moim wiekiem. Ale tak ogólnie jakieś takie tajemnice. Nie wiem. Śpię z Misiem, a mam 26 lat. Przytulam się do mojego rekinka. Tak? A I widzę, tam chyba z tyłu nim. jest rekinek, nie? Super na nie śpi. To jest ten z tyłu, tak? Dobrze go widzę tam trochę? Tak, mam dwa. Mam jednego małego i drugiego dużego. A widzę, ale fajne. No. To są takie rekinki z Ikei i one są naprawdę super do spania. Są takie eleganckie, do przetulania. Hmm. No widzisz. Dobra. To następne, siódme. To może 75. 75. Lecimy. Jaki jest Twój idealny weekend? Opisz go. Idealny weekend? Tak. Kurczę, ciężko stwierdzić. W sumie nie jestem jakaś bardzo wymagająca, więc wiadomo, jakiś idealny weekend taki z marzeń, no to by był inny do takiego idealnego weekendu, który bym mogła aktualnie na przykład spędzić. No mhm. nie? Ale teraz, z takimi fajnymi nie wiem, weekendami czy wolnym czasem, jak spędzam, to w sumie gdzieś tam zaczęłam trochę chodzić po górach. I całkiem niedawno podbiłam trzy korony, byliśmy na wschodzie słońca i to Ooh. była taka fajna przygoda właśnie. I nie wiem, taki idealny weekend to właśnie wydaje mi się, że taki w górach z jakąś fajną wycieczką. Jeszcze teraz jest zima i w ogóle góry w zimie są mega super. Ja lubię właśnie takie górskie klimaty bardziej niż morze. Mm -hmm. A tak, weekendem z marzeń to chciałabym kiedyś odwiedzić, zrobić sobie jakiś trip po, po Ameryce, nie? Zawsze, gdzieś tam fascynowała mnie ta Kalifornia, taka z filmów, jakiś mm -hmm. Hollywood, to tak, no, chciałabym kiedyś, może się kiedyś uda. No, na pewno się uda. Jak chcesz, to na pewno się uda w przyszłości. No, dalej? Dobra, to 88. 88. Pięć pierwszych piosenek z Twojej playlisty. Z mojej playlisty? Tak. Mam dużo playlist. No to z takiej, którą słuchasz na Twitchu, na streamach. Kurczę, musiałabym Spotify'a włączyć, zaraz zobaczę. Dobra. Mam polską playlistę i mam zagraniczną. I no to, to wybierz, prostu... którą chcesz. A to polską powiem. Dobra. Tylko zaraz włączę. Ja to generalnie słucham dużo muzyki i w zależności od tego w zależności od tego, właśnie jaki mam humor, to słucham takich piosenek. Ja nawet teraz mam takie wspomnienia, nie wiem, czy oglądałaś high school musical. No, oglądałam, oglądałam. No, no to kurczę, ja nieraz mam takie dni, że na przykład śpiewałam te piosenki z High School Musical, tak? takie wspomnienia właśnie, no. Ostatnio, gdzieś tam, nie wiem, miesiąca, bo dwa miesiące temu, właśnie mam koleżankę z mojego roku i poszłam do niej i mówię, kurczę, oglądnijmy High School Musical, no nie? Ona, mm. dobra, dobra, oglądnijmy. I się sobie piosenki razem i oglądaliśmy. Jezu, ja pamiętam teraz, że ja pamiętam w szkole muzycznej u mnie była rytmika, u ciebie też na pewno była, nie? Tak, tak była Jezu, rytmika, ja no. tak nie lubiłam rytmiki. Nie. Ja też nie lubiłam rytmiki, bo trzeba było skakać w baletkach i tak Tak, i ja nóżki, jeszcze... takie półnoty, ty tam te nóżki, tej ćwierci, no tutaj tamte Tak, tak, tak. No. No. To dobra, moja pięć w pierwszej pozycji, tak? Aha. To mam tak, mam Kiska maty, mhm. e, fiołkowe pole i bandytę sobla, mm, blueberry guzior, guziora i papugę maty. No mhm. takie polskie rapsy, no. można powiedzieć. Często ich słuchasz? Znaczy, generalnie to z playlistami to jest tak, że od początku się słucha tych piosenek, ale potem co się dodaje, co się dodaje, to raczej te końcowe piosenki ciągle się słucha, no nie? A no to tak. od początku rzadko ta playlista w ogóle leci, tak naprawdę. Tych początkowych piosenek to już dawno nie słyszałam. Mhm. Ale to tak, na Spotify'u fajnie jest to zrobione właśnie, że... Jak skończy się playlista, to podobne lecą piosenki właśnie w stylu tych wcześniejszych, więc czasami mhm. gdzieś tam nasuwa Spotify piosenki i fajnie można sobie właśnie dodać do playlisty. A to też nowe. jest fajne. No, to też jest fajne. Jak w takim samym klimacie, w podobnym klimacie wrzuca. No, jeszcze dwa pytania zostały. O, no to może. Dwadzieścia dwa. Yy, największa wpadka z dzieciństwa. Wpadka? Kurcze. Na pewno coś było, ale ciężko mi sobie przypomnieć, co mogło być wpadką. Na pewno był jakieś momenty. O, w co... sumie jedną no? wpadką było coś takiego. Że Pamiętam, że mm, kiedyś dostałam złą ocenę z kartkówki. E, to było z dyktanda, bo ja w mm -hmm. ogóle zawsze kiepska byłam w ortografii. No i trzeba było podpis rodzica, miejsce, nie? No. Pod tym dyktandem. No i akurat e, mama mojej mamy była w domu, czyli moja babcia. No mm -hmm. i poszłam do mojej babci i mówię: Babciu, proszę cię, podpisz mi to dyktando w imieniu mamy, bo się boję po prostu, że mama będzie na mnie krzyczała, jak zobaczy tą no. słabą ocenę, no nie? No i babcia, że spoko, spoko i podpisała mi. No i ja już taka ucieszona poszłam, oddałam tą, e, tą e, kartkówkę. No i było spoko, i potem się okazało, że na wywiadówce mama zobaczyła to. No i wtedy A... to była taka moja wpadka, bo jak ona mi powiedziała, że, że no mogłam jej powiedzieć i w ogóle, że pewnie nic by się nie stało, bym poprawiła ocenę, ja byłam wtedy taka zawstydzona, że poprosiłam właśnie babcię, mi było tak głupio i wtedy siedziałam, pamiętam, na korytarzu pół godziny, bo mi było tak smutno. Mm -hmm. No tak, A takie rzeczy zawsze i tak wyjdą, nie? No tak, no ale to wiadomo, że to było się dzieckiem, to tak się inaczej myśli, nie? No i człowiek się boi później reakcji czasami. Ostatnie. No to jak ostatnie, to. cztery. cztery. O, ty się możesz. Co Cię denerwuje w tarkowie? Kurczę, żeby nie powiedzieć że wszystko, bo to nie no. jest prawda. No to. W obecnym łajpie najbardziej na pewno wkurza mnie zmiana audio, bo mhm. mam totalną dezorientację, co się dzieje. Eee, pamiętam, jak kiedyś mówiłam zawsze, że dobrze, że nic nie słychać, bo lepiej, żeby nie było nic słychać, niż wszystko naraz. I no. właśnie teraz jest ten etap, kiedy słychać wszystko naraz. I kiedy ja na przykład jestem osobą, która generalnie bardzo się bardzo polega na używaniu słuchawek i. i ja to w samo. To strasznie mnie to wkurza, że przez to, że dźwięk jest słaby, to ja często ginę. No nie ginę przez to, że na przykład nie mam skilla albo że ktoś mnie ogra, nie wiem, na movement jakoś mądrze, tylko chłop na przykład nie puszuje, bez dźwięku, nagle jest przede mną i wychodzi, ja nie jestem gotowa, bo nie słyszałam w ogóle kroków wcześniejszych. Na przykład wczoraj była taka sytuacja, graliśmy rezerwę, to jak się tam schodzi na dół, to jest totalna puszka, tam w ogóle mhm. nic nie słychać teraz. I jakieś chłopy do nas właśnie podchodziły, jakieś duło, i było widać, że zbliża się, zbliża się latarka, ale totalnie ani jednego kroku nie było. I nagle gdzieś tam wychodzi ktoś i takie. No taki się człowiek nie przygotuje po prostu na to, nie. Mhm. No i na pewno też co jestem taka trochę zawiedziona, to są zmiany te na rynku, bo ja byłam zawsze taką osobą, która enjoyowała ubieranie kila Armora. To był mój mhm. taki top Armor i po prostu szkoda mi tego, że ja jako osoba, która gdzieś tam potrafi robić kasę w grze, nawet się na tym nie skupiam, ale jak ktoś wychodzi często z rajdów, to kasa sama się robi, co nie? No tak. No i po prostu yy, chciałabym móc kupować to, co chcę, no nie? Że chcę mieć na przykład super armor, nie powiem te ograniczenia z amunicją, to są nawet okej, okay, bo nie trzeba będzie ginąć ciągle na przykład, nie wiem, piąta klasa armora i tutaj się ginie na dwa hity w klatę cały czas, no to dokładnie. tak jakby w ogóle to choć to amunicja spoko, ale właśnie szkoda, że nie można kupować tych armorów, że na przykład ktoś sobie znajdzie slika, jakiś gorszy gracz em, i chciałby go sprzedać, bo go nie użyje i za to na przykład sobie zrobić, nie trzy loadouty na, na ten, na trzy rajdy, nie? Mhm. A ja jako na przykład osoba, która ogarnia grę i, i chce ubrać dobry armor, to bym sobie kupiła na przykład na rynku go za pół miliona i bym sobie go użyła, no nie? No tak. A tak to to w sumie ja jestem takim człowiekiem, że trochę ponarzekam, ale dostosuję się do zmian, bo wiem, że moje narzekanie nic nie zmieni. No to, to ja tak samo. Pomarudzę, pomarudzę, a później już jakby... No, no dobra, trzeba ogarnąć to. No dokładnie. Tak samo jak z Inercją byłam, że w sumie to mówię, kurde, szkoda, że nie będzie tego ADAD, bo się no. fajnie ogrywało chłopów, ale potem tak stwierdziłam, ale... O tak naprawdę jest mniej desynków, bo tak to to, kurde, chłopy tak biegały, skakały, a teraz to jednak, no... No teraz już sobie tak nie popikujesz, nie? Jak kiedyś. No tak, no teraz trzeba się inaczej uczyć, ale tak szczerze to już nie pamiętam, jak było bez inercji, nie? Już jakbym dopiero poczuła to na klawiaturze, to by może zobaczyła różnicę, ale teraz no, nie jest źle. No, kwestia przyzwyczajenia. A tak, no, tym przyzwyczajenia. bardziej, że my wszyscy tak naprawdę jesteśmy w tym samym punkcie. To nie jest tak, że połowa ludzi ma inercję, a po, połowa no nie. Więc my wszyscy się musimy dostosować do tego, nie? No dobra, to co gotowa na drugą część? Tak. Dobra.